Czas na spotkanie z naszymi gośćmi w studiu Radia 5. Klaudia Borys, Aleksandra Gołaszewska, uczennica pierwszego LO imienia Marii Konopnickiej w Suwałkach, biorące udział w rekrutacji do Sejmu Dzieci i Młodzieży pod czujnym okiem profesora Marka Urbanowicza. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dlaczego chcecie zostać posłankami wspomnianego Młodego Sejmu? E, uważamy, że jest to niewątpliwie bardzo ciekawa inicjatywa, która daje wiele możliwości młodym ludziom, Rozwija pasje historyczne, rozwija różne umiejętności, też takiej komunikacji, współpracy z ludźmi. Uważamy, że jest to ciekawe doświadczenie, które też zmusza troszeczkę do takiej pracy, do działalności społecznej, która powinna być propagowana. Dlaczego? Ponieważ uważam, że takie postacie, takie tematy historyczne, Jakie właśnie sądowane do sesji dzieci i młodzieży są interesujące i powinny być interesujące dla każdego Polaka, który powinien być świadomy historii swojego państwa i powinien się tym interesować. Jesteście młodymi osobami, tymczasem niektórzy tak zwani starsi suwalczanie nie znają postaci, nad którą pracujecie. Dlaczego postać Adama Ignacego Koca? Uważamy, że jest to postać o niewątpliwie ciekawym życiorysie, bardzo szerokich dokonaniach i cechował go wyjątkowy patriotyzm. Poświęcił całe życie Polsce, walczył o wyzwolenie Polski spod władzy zaborców, później z najazdem bolszewickim. Był pułkownikiem Wojska Polskiego, jednym z założycieli POW, czyli Polskiej Organizacji Wojskowej, prawą ręką Józefa Piłsudskiego, no i bliskim przyjacielem Aleksandra Putry. I jeszcze jego postawę patriotyczną można uzasadnić tym, że wziął bardzo aktywny udział w strajku szkolnym w gimnazjum, do którego uczęszczał, przez co został z niego wydalony, bo sprzeciwił się y, nauczaniu języka polskiego po rosyjsku i zmuszany był przez to ukończyć szkołę handlową. Znałyście wcześniej y, postać, którą opisujecie? Nie, ja osobiście nie znałam y, Dopiero kiedy właśnie przystąpiłam do Seminarii Młodzieży, e, poszukałam trochę postaci e, właśnie posłów z okresu Wystolicia Międzywojennego, II wojny światowej. I tak m, sobie spojrzałam, że właśnie była taka postać jak Adam Koc. E, poszukałam trochę o nim informacji. Następnie e, kupiłam książkę Januszem Jerzy. Eee, Bardzo ciekawą swoją drogą i tak. była to jedna z ostatnich, jeden z ostatnich egzemplarzy dostępnych w internecie. Tak, to była właśnie napisana bi biografia Adama Koca, pracowana właśnie przez Janusza Mierzywy, który swoją drogą także opracował wspomnienia Adama Koca, napisane właśnie przez samego Adama Koca. Postać myślę, że znana przynajmniej już od 2016 roku e, osobom przejeżdżającym w okolicach ulicy Leśnej, e, bo jest patronem jednej z ulic. To teraz mały sprawdzian, A zgodzicie się? Krzywa 80. Tak, o, tak. tak jest. E, przy tej ulicy znajdował się dom e, Aleksandry Szczerbińskiej, ale również Adama Koca, gdyż e, Adam Koc mieszkał e, w, jednym w jednym domu, tak, w jednym ze skrzydeł. Ale gdzie jest Krzywa 80 dzisiaj? Dzisiaj A to jest Gałaja. Gawaja. Wawrzyńca Gałaja, wszystko się zgadza. Tak jak powiedzieliśmy, to nie problem dzisiaj skopiować biogram z internetu, brzydko mówiąc, wykuć go na pamięć. Jakoś zbliżyłyście się do tej postaci, czytając, szukając, szperając, dopytując? Oczywiście. Nawiązałyśmy kontakt z wieloma historykami naszego regionu oraz pasjonatami historii. Ponadto nawiązałyśmy również współpracę z profesorem Grabowskim z Warszawskiego IPN-u, który poparł bardzo nasze działania, co jest niewątpliwie satysfakcjonujące. Wystąpiłyśmy w wielu placówkach oświatowych, i tam przeprowadziłyśmy pewne wykłady dotyczące właśnie tejże postaci, ponieważ pragniemy propagować lokalny patriotyzm i ogólnie patriotyzm, który jakby nie patrzeć. Zanika szczególnie wśród młodych ludzi. Co jeszcze? Odwiedziłyśmy wiele miejsc, które, w których ludzie pomogli nam właśnie poznać tę postać i udzielili nam cennych wskazówek, wywiadów. Wskazali też miejsca, w których powinniśmy dalej poszukiwać informacji. Patrząc na kalendarz, zauważymy, że mamy XXI wiek, czyli techniki multimedialne. Czy takie produkcje też planujecie? Naturalnie celem, właśnie zadaniem do sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży jest stworzenie słuchowiska radiowego bądź strony internetowej bądź filmu. I my zajmiemy się filmem, który będzie propagował tę postać i będzie stanowił materialny ślad i materialny taki swego rodzaju pomnik postawiony dla tej postaci przez nas. Kiedy film? Film pojawi się w najbliższym czasie, ukaże się na portalu YouTube. Na pewno jakoś go rozpropagujemy, żeby każdy z suwalczanin zainteresowany mógł zobaczyć, ponieważ uważamy, że jest to postać niewątpliwie warta uwagi. Tym bardziej, że suwałki mają niewielu takich swoich bohaterów. Wiadomo, można tutaj wymieniać Szczepanika Konopnicką, ale Właśnie chcemy, żeby ten film dotarł do jak największej ilości suwalczan, bo dokonania Adama Ignacego Koca yy, niewątpliwie zasługują na pamięć i na szacunek społeczeństwa. A może inaczej? Może suwałki mają wielu takich nieodkrytych, jeszcze wielkich patriotów? Może warto szukać? No, mogę ze swojej strony powiedzieć, że my tutaj na pewno z Aleksandrą... Dołożymy wszelkich starań, by pomimo zakończenia już zadania sejmowego nadal takich postaci poszukiwać, interesować się, ponieważ nie ukrywamy, że interesujemy się historią. Właśnie zaszczepił w nas to pan Marek Urbanowicz. Także z pewnością będziemy dalej poszukiwać, bo uważamy, że jest to warte. Człowiek zazwyczaj nie pracuje sam, a przy okazji pracy nad tą postacią udało się odkryć jakieś inne bardzo ciekawe osoby? Mm. Szczerze powiedziawszy, to. Skupiłyście się na bohaterze, prawda? Skupiłyśmy się na bohaterze, na bohaterze. tak. E, aczkolwiek dowiedziałyśmy się, że właśnie dziadek Adama Koca był jednym z powstańców styczniowych. Aczkolwiek nie podzielił on losu pozostałych powstańców, który dokonał się na górze szubienicznej, na której również byłyśmy. Dziękuję za rozmowę. Powodzenia. No i oczywiście czekamy z niecierpliwością na film. Klaudia Borys, Aleksandra Gołazewska, uczennica pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Marii Konopnickiej. Biorące przypominam udział w rekrutacji do Sejmu Dzieci i Młodzieży pod okiem profesora Marka Urbanowicza, były Państwa i naszymi gośćmi. Dziękuję. Powodzenia. Dziękujemy.